Siema, siema, witam z Lodowej Jaskini w Puzzle Quest 2. Zrzućmy okiem na mapę, żebyśmy mieli rozeznanie. Jesteśmy tutaj, tu mamy questy do wykonania. Tutaj, jak widzicie, stoi goblin czarownik. A bloku pilnuje tej skrzyneczki, ale sobie na razie go odpuścimy. Może nie będziemy z nim walczyć, pójdziemy na wschód. Wykryto ukryte obiekty, cokolwiek to znaczy. Czy ja mogę z nimi walczyć? Goblińska wiedźma i tu jest goblin. Ja nie muszę z nimi walczyć, ale wrócimy do tej walki, tylko że chciałem zobaczyć. Aha, i z tym już musimy walczyć, żeby przejść dalej. No dobra. Uruchomiłeś pułapkę. Chcesz ją rozbroić czy zignorować, czy otrzymać 10 punktów obrażeń? No oczywiście próbujemy rozbroić. W tej minigrze próbujesz rozbroić pułapkę. Jeśli uruchomiona pułapka nie zostanie rozbrojona, będziesz otrzymywał trwałe rany aż do odwiedzenia uzdrowiciela. Ulala. Aby rozbroić pułapkę, dopasowujesz klejnoty jak w normalnej bitwie, starając się zebrać liczbę elementów określonych przy każdym rodzaju klejnotu. Uważaj na dopasowanie czaszek. Każde jej dopasowanie to utrata szansy. Utrata wszystkich szans oznacza koniec gry. Czyli mamy tyle, że tutaj dopasować. Czyli zaczynamy tak. Stryk. Pamiętać o niedopasowywaniu czaszek. Pstryk, to już jest 4. Teraz to sobie zamienimy. Ok. Przez więcej czaszek. Tych jeszcze 2 potrzebujemy. Kategoria ukończona, tak. Tutaj już te kółeczka zrobiliśmy. Teraz to heroiczny wyczyn. Zostały nam kwadraciki. Te sześciokąty, czy jak to tam nazwać. No i jakieś takie dziwne gwiazdki. To możemy zgarnąć tu. Jeszcze jeden ten kwadracik. Tutaj nigdzie go nie ma na razie. Tu mamy. Spoko. Ukończyliśmy kategorię. Zostały jeszcze tylko te czerwone elementy. No i kwadraty niebieskie. Jak na razie nie bardzo jest co zrobić. Czyli rzucimy tak. O. I czerwone elementy. Pyk. Udało nam się łapkę rozbroić. Spoko. No to co? To teraz idziemy do tego goblina w takim wypadku, jak ta pułapka rozbrojona. Zobaczymy, co goblin potrafi. Pewnie nas zabije. 44 życia ma. Atak z zaskoczenia i skradania. Dobra. My na dzień dobry weźmiemy sobie łapki. I on będzie na pewno zbierał niebieskie. My sobie zbierzemy fioletowe na chwilę obecną. Niebieskie też nam się przydadzą i żółte by były dobre. Ajajaj. No nie wy... Aha, wykorzystam miecz. No to my mu tak. Oho, 8 masz. No to jeszcze raz zastosujemy czaszki, skoro są. Że mu tak, atak zaskoczenia, nie przerywa tury, także już by było trochę obrażeń, pstryk. Użyjemy sobie tego. Dobra, trochę nam tutaj znowu zadał obrażeń. Możemy i my mu tym mieczykiem go pociągnąć, ale weźmiemy sobie łapki na początek. O, ale zawaliłem. Chociaż nie do końca, bo on nam atak zaskoczenia zastosował, a my mu tutaj czaszkami. Teraz tak, przepraszam.
Dobra, czas z tymi mieczami go tutaj. Miecz za miecz. Dobra. Skoro tak chcesz walczyć, to masz drugie D. Jeszcze możemy go tym mieczem pociągnąć. Nie bardzo jest co tutaj zbierać. Może czegoś nie widzę. No oczywiście, na pewno czegoś nie widzę, ale... Jeszcze raz miecz. No, teraz ładnie nam tutaj czaszki się ustawiły. Oko. Jeszcze możemy raz miecz zastosować. Nawet dwa, czyli... Teoretycznie sami mieczami moglibyśmy go dać radę zabić, jak nie zablokuje w żaden sposób. On chyba nie potrafi blokować. No i dobra, mieczem zadałem mu 5 obrażeń, także powinniśmy go zabić. Nie będziemy się już bawić. Zwycięstwo udało się. Idziemy dalej. Co z tą pułapką jest? Jest rozbrojona. Idź do... Podejdźmy. Da się ją wziąć? Nie, ona po prostu sobie tu leży. Dobra, wejdziemy do szczeliny, bo tutaj jest zadanie. Stwór z koszmaru. Drzwi na zachód, pokryte lodem. Co trzeba zrobić, aby człowiek kot grał uczciwie? Nie mam zielonego pojęcia, co chodzi. Tutaj jest skrzynka i goblin jej pilnuje. Do tego jeszcze wrócimy pewnie. Wyłam drzwi. No, spróbujemy wyłamać drzwi. Zobaczymy. Życia. Wyłam drzwi. To będziemy musieli te skrzyneczki z... Nie, te drzwi takie się będą pojawiały, tak. O, widzicie, już parę sztuk jest. Zobaczymy, czy nam się uda w ogóle. Dobra. Zbieramy sporo tutaj, to może będzie łatwiej. Stryk. Tylko, że nie bardzo się da. Stryk. Jeszcze bym poprosił... O, tutaj czerwone są. Nie. Tu. Teraz mamy tak tutaj. Tu mam aż 4. Jest 7 i jeszcze mamy 13 tur. Powinniśmy dać radę. O, tu jest jak ładnie, tu jest 5, tylko że tego się nie da. Nie da w żaden sposób złożyć do kupy. No, możemy zrobić tak. O. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. No, gitara. Zwycięstwo. Zdobyliśmy jakieś tam punkty doświadczenia. Stwór z koszmarów. Lód kruszy się wokół ciebie i jak masywny blok ustępuje pod naporem siły. Drzwi są już otwarte. A, czyli możemy przejść tutaj dalej. Rzuć okiem, co tam w tej komnacie słychać. Pewnie ktoś będzie stał nam na drodze. O, szlak. Kielet. Zobaczmy. Spróbujmy z nim zawalczyć, chociaż nie wygląda to zbyt dobrze. Nie przeczytałem opisu, sorry. Jakoś tak za szybko kliknąłem. 53 życia ma. Przebudzenie u marlaka. Losowy klejnot blokowania jest przekształcony w czaszkę. Plus 5. Nie kończy aktualnej tury. Patrzcie, co tu się wyprawia. No dobra, zacznijmy od tego. Okej, on nam też zadał obrażenie. Tutaj też tych się nie da przesuwać. On nas tu będzie chciał na pewno jakoś załatwić na swój sposób. Zobaczymy, co osiągnie. No i ma blok, także spoko. A tu obrony 27. Coś tam może zawsze przyblokować nas. Zobaczymy. Nie ma fioletowych, także mamy problem. Z naszymi czarami.
Zamienia wszystkie żółte klejnoty z planszy na fioletowe. No, ale to musielibyśmy żółtych nazbierać kupę. Całą. Weźmy niebieskie, zawsze to do na tak zaskoczenia może będzie można zastosować, jak nazbieramy niebieskich. Możemy użyć miecza w razie czego. Ale chciałbym jeszcze trochę tych klejnotów zebrać. Tutaj nie mogę tego wykorzystać, bo spadnie ta czaszka i wtedy będzie miał jedną tylko. Że nie, tak się nie będziemy bawić. O, ale zawaliłem teraz. Czy zawaliłem? Nigdy nie wiadomo, co z góry spadnie. Mamy fioletowe. Szukanie cieni. Co to było? Zwiększa fioletową manę maga o 5. Nie kończy aktualnej tury. Aha, czy nie podskoczyłaby nam mana tutaj do 5? Moglibyśmy zrzucić ukrycie. No dobra, zróbmy tak. Na razie jeszcze póki jest czaszka, to ją wykorzystajmy. I teraz zróbmy tak. Wrzućmy ukrycie na wszelki wypadek. Troszkę może za wcześnie to zrobiłem, bo... Stryk, tego fioletowego nie ma. Znaczy fioletowej many nie mam za dużo, ale... Ale to fioletowych w ogóle jest bardzo mało kryształków, także... Nie da się jakoś tam bardzo ogarnąć tego. Dobra, teraz jak nie będzie już opcji do wyboru jakiejś sensownej, to możemy zastosować mieczyk. Jeszcze to niebieskie możemy tu opuścić teraz. Jak zrzucę ją tu, to nic nie będzie mógł zrobić na razie. Niebezpiecznie się tutaj to wszystko zbliża. A my nie mamy... O, mamy tu fioletowe. Aha, i zeszło nam ukrycie. Niedobrze. O, ale mamy tą piąteczkę, bardzo ładnie. O, i te elementy tutaj niszczą się. Spoko. Kolejne uderzenie. No, już teraz mamy dosyć sporo. Możemy zwiększyć manę o 5 znowu. Tak zrobimy. Zastosować ukrycie, jakby nas chciał uderzyć gdzieś w najbliższej przyszłości. I... I wrzucić... mieczyk, który zaraz będziemy stosować, jak tylko nie będzie za dużo opcji. I jeszcze fioletowe wrzucimy. Aj! No ale dobra. Pochłonęliśmy wszystko. Zostało nam jeden punkcik many fioletowej. Ale możemy zastosować to i nam się zwiększy do 6. Bardzo ładnie. No i mieczyk. Stryk. 5 obrażeń. Tutaj poprosimy to fioletowe, skoro już jest możliwość wzięcia większej ilości. Nie będę ryzykował z tymi łapkami, bo... Chociaż 3 spadną. No nie, będzie zielone. On sobie przestawi, dobra, to nie będziemy ryzykować. Ukrycie mamy już znowu odblokowane, ale zastosujemy mieczyk, zobaczymy co on wymyśli. No i on czyli źle coś policzyłem. No dobra, nieważne, już... Zniknęło nam ukrycie. Stety, niestety. Dobra, następny mieczek, bo nie bardzo jest co wybierać. Przyblokował. Jeszcze ma 17 punktów. Weźmiemy sobie niebieskie na razie. Ulala! Cała dycha nam weszła. Co on to stosuje? To. Aha. Dobrze wiedzieć. Jeszcze raz nas może tak uderzyć. A to niedobrze. Fioletowe zawsze się może przydać. Niestety. Złożyło mu się. Zabierzemy mu łapki. Pięści, czy jak to tam nazwać. O kurde, aż 20 weszło. Skubany. Szybkie uderzenie. Zamienia wszystkie żółte klejnoty z planszy na fioletowe. No to to możemy dziabnąć go i to tak konkretnie. 12. Nie zablokował. O, jeszcze piątka wpada. O kurde. No, jednym posunięciem. Dostaliśmy rozbrojenie. Blokada przedmiotu. Przeciwnik nie może używać przedmiotów do 4 tur plus 1 tura na każde 8 punktów zielonej many rzucającego. Przy aktywnym rozbrojeniu wszystkie ataki zadają podwójne obrażenia. Nie kończy aktualnej tury.
Nie jest złe, tylko będzie trzeba pomyśleć, które sobie wymienić na to. Dobra, dostaliśmy nowy poziom, ogólnie rzecz biorąc, możemy sobie zwinność, wrzućmy sobie do siły. A co? Co? No i wchodzimy do tej komnaty tutaj. Zniszczone południowe skrzydło baszty. I to jest jeszcze nie... A nie, tu już jesteśmy na końcu, czyli tu będzie końcówka tyle, tylko że musimy pokonać bazyliszka. Jaki dźwięk wydaje? Zobaczymy, czy nam to się uda. Przerażające skrzyżowanie koguta i jaszczurki. Tyle, jeśli chodzi o opis. 51 ma. Co on potrafi? Masz jakieś szpony. Zadaje 5 obrażeń. Ja tej istoty z upływem czasu zadaję obrażenia 12 aż. Upiorny wstrząs. Wszystkie klejnoty na planszy zostają usunięte i ponownie pojawiają się inne. Zatrzymuje ruch przeciwnika i zwiększa jego obronę do 100. Działa 4 tury. Nie czaję, ale pewnie się zaraz dowiemy, o co chodzi. Nie mogę mu pozwolić zbierać łapek. Za dużo, to na pewno. My sami w sobie... Co tu możemy zrobić w tym momencie? Czerwone widzę. Czerwone nam akurat najmniej pasuje. Tu jak wezmę sobie tą czaszkę, to on sobie ułoży później, także nie zrobimy tego tak. Tutaj też jest niebezpieczne, ale tu możemy. Zabierzemy mu czaszki. Pamiętaj, że wszystkie łapki trzeba, żeby on nie nazbierał aż 12, bo jak nas przyładuje z tego, to... No i on tu może nas 4 tury zablokować. Dobra, zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. I jak on to w ogóle zastosuje. Stryk. Zabrał nam fioletowe, ale mam tutaj niebieskich aż 4. Dodatkowa tura. Co my zrobimy z dodatkowej tury? Tu mamy następne 4 zielone, także zarzucimy. Brak dostępnych posunięć. No, szkoda, nie szkoda. Weźmiemy tak, weźmiemy sobie to. Dobra. Łapek on nie może wykorzystać. Nie może też żadnych czaszek ustawić w tym momencie. Tu jest sporo zielonych, ale nie możemy sobie ustawić 4. A szkoda. Byłoby spoko. Tutaj też. Ale tutaj wykorzystamy, to czaszki spadną. O! Jakieś tam obrażenia dostanie. Czasnął nas pazurem, ale lepszy pazur niż jakby miał nas trzasnąć tym drugim. No nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie będziemy płakać z tego powodu strasznie. Mamy tu fioletowych. Czy łapki możemy użyć gdzieś? Nie. Dobra, to fioletowe. Czaszki też. A, czaszki mu się ułożyły. Jemu się ułożyły teraz. No ale dobra. Przeżyjemy. Miejmy nadzieję. Nie wiadomo. Można było tutaj te niebieskie, ale mu się ułożą pięści. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O, a my wyłapaliśmy, także spoko. No, on też ma 8 już. Czyli znowu nas może zaatakować. Co robimy? Fioletowego zbieramy dalej, czy po prostu go atakujemy? Zbieramy fioletowe jeszcze, póki są. Dobra, zadał nam 5 obrażeń. Nieładnie z jego strony, no ale cóż. Też się próbuje jakoś bronić. To i my mu zadamy 5 obrażeń na początek. Zabierzemy mu to. Czaszki też sobie weźmiemy. Ale i on skorzystał. Co możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić. Żółtych nie mamy. A możemy zrobić tak. Okej, teraz pomyślmy. Pomyślmy. Można było te zielone zaryzykować, bo to spadnie wszystko tutaj, ale nie wiem, co się ułoży. Możemy wrzucić tak, możemy wrzucić ukrycie. Nie, możemy wrzucić
cienie, a później ukrycie nie, nie możemy, bo nie mamy tyle żółtych. Kurde. Niedobrze. Jak wrzucimy ukrycie, to trochę nam... Dobra, to wrzucamy ukrycie. Niech się dzieje, co chce. Przydałoby się żółtych nazbierać, ale no nie ma skąd. Zaryzykujemy. Dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Nic się nie wydarzyło. No, ale ryzyko się opłacało, bo teraz on dostanie strzała. No, ale i nam przyładował. Mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło pewnie, ale zobaczymy. Atak zaskoczenia możemy wykorzystać. Mamy 5 niebieskich. To wykorzystamy, bo... Zablokował nas jeszcze, czyli tak średnio nam to wyszło. Mógłbym te fioletowe, ale spadną o jedno i on sobie ułoży łapki, a to jest dla nas niebezpieczne. Umownie będę nazywał łapki, bo jakoś tak mi się przyjęło, no, ta pięść, nie wiem jak to nazwać. O, zresztą i tak sobie ułożę. Coś przegapiłem. No dobra. To teraz zabierzemy te fioletowe w takim wypadku. No, ogłuszył nas. Czyli 4 kolejki ma, rozumiem. A tak mamy 100, to zablokujemy całość. Znaczy, no nie, blok się udaje, ale nie do końca. No dobra, rozumiem. Zabrał wszystkie. I nowe rozdanie. Dobra, już nazbierał 10, czyli już nam może przyłożyć z tego pazura, ale użył normalnego. Ile jeszcze? Tyle? Tyle. Dziękujemy. Brzydal. Brzydal. Nas tutaj stłuk trochę. Mamy dużo zielonych, nie wiem po co, ale weźmy sobie... O. To zgadniemy. Na pewno zabierzemy to. Oj, przyłożył nam. Mamy szukanie cieni, czyli manę fioletową możemy sobie zwiększyć. No ale skorzystamy z czaszek na pewno, póki są. No i on sobie zgadnie. Nie. Wkurzył się i zamienił. Przyblokowaliśmy, także nie jest źle. Jeszcze żyjemy. Ma 14. Znowu mamy mało fioletowych. No ale póki są czaszki, to będę korzystał z czaszek. No dobra, z czaszki się skończymy. Zabierzemy mu to. Strasznie dużo many. Nie kończy tury. W takim wypadku tak, my sobie weźmiemy tą fioletową. I jeszcze jedną fioletową sobie weźmiemy. Dobra, spoko. Ten pazur przeżyjemy. I teraz tak, zwiększymy sobie i weźmiemy ukrycie. Dobra. I co by nam się przydało? Tu jest razy dwa, ale to tylko zielone by nam się zwiększyły, albo czerwone. Ani jedno, ani drugie nam nie jest jakoś szczególnie potrzebne. Dla niego czerwone też nic nie da. Dobra. Dziabnijmy go tym mieczem, może w następnej kolejce jeszcze raz użyjemy. No nie, przyblokował, to nie użyjemy. Znaczy, możemy użyć, ale nie zabijemy go w dwóch kolejkach. Nie ma tak dobrze. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Dziabnijmy go jeszcze raz. Ma dobry blok, ale teraz się mu nie udało. No to co? Zaryzykujemy ostatnie podejście. Jak nie zablokuje, to wygraliśmy. Nie zablokował, dobra. Spoko, nie było tak źle. Wchodzimy tutaj, schody na górę, zobaczymy co tam jest w ogóle. Stwór z koszmarów. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia w izbie, rozbrzmiewa głos gości. Jak przyjemnie. Pół człowiek, pół kot. To jest na pewno stworzenie, przez które Ges tak bardzo boi się spać. Rakshasa, stwór z koszmarów. No i dobra. Patrzę na czas. Podejdziemy do niego raz. Jeśli się uda, to fajnie. Najgorszy z koszmarów. Poluje na dzieci i porywa je z łóżek w środku nocy. Jeśli się nie uda, to w następnym odcinku do niego podejdziemy drugi raz.
52 życia, co ma? Ukrycie, czyli ma to samo co my. Zamrażające uderzenie. Wszystkie niebieskie na fioletowe. I wszystkie czerwone i żółte klejnoty przekształcone na fioletowe, czyli on też będzie grał na fioletowe. Na fioletowe klejnoty. Oha, tu mogę zadać za obrażenie takie konkretne na dzień dobry. Dobry początek, ale nie wiadomo, czy to. Jaki będzie koniec, no. Ważne, żeby koniec był właśnie dobry, a nie początek. On będzie zbierał na pewno fioletowe. I my z chęcią byśmy robili to samo. Tu ma jakieś uderzenie. Zatruwa przeciwnika, no. 10 potrzebuje i tu 15. Mamy do wyboru albo... No dobra, zabierzemy mu to. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zwłaszcza, że to trudny poziom. Nie zbiera fioletowe i żółte, to tak jak my. Ukrycie już moglibyśmy zastosować na upartego, ale... Ale to będzie tylko na raz. No weźmy go. Pociągnijmy mieczykiem, zobaczymy co się wydarzy. Nic konkretnego. O, ale tutaj fioletowych nazbieraliśmy, także spoko. Spoko, spoko. No co, boimy się, ukrywamy się? Ukryjmy się, no. Ukryjmy się tak na wszelki wypadek i zabierzmy żółte. Weźmiemy tutaj rąd... Dobra, zgarnijmy to. On nam czaszką pojedzie na pewno. Było do przewidzenia. Zablokowaliśmy to, ale straciliśmy... Straciliśmy... całą manę fioletową. Zmienia wszystkie żółte klejnoty z planszy na fioletowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No dobra. Będzie w miarę przyzwoite uderzenie na dzień dobry. Nie zablokował. Mamy dodatkowy ruch. Mamy jeszcze ruch, także spoko. Tutaj sobie zgarniemy. Oho. I teraz zrobimy tak. Zwiększa o 5. To weźmiemy. O kurde, zawaliłem. Ale dobra. Nie możemy ukrycia zastosować. Nie mamy tej cholernej żółtej many. Zawaliłem, zamiast zwiększać to trzeba było, no dobra. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, już nic na to nie poradzimy. Możemy tylko próbować... A to kamienne uderzenie, co to było? Zamienia wszystkie zielone klejnoty z planszy na fioletowe. Zielone raz... No dobra, dobra, jedziemy z koksem. No aj, tu piąteczkę wyłapał. Kurde. Dobra, ale teraz będziemy mogli sobie wziąć tak. No, uderzył nas. No, ma trochę ruchów. Już, panie kolego, skończyłeś. Teraz wypadałoby się ukryć, tylko że przez to stracimy kolejkę, to nie. Weźmiemy, tak zrobimy. O, poczwórne, bardzo ładnie. Czy możemy mu tu coś jeszcze zrobić? Mieczem jak go uderzymy, to mu zabierzemy trochę życia. Ukrywamy się. Dobra. Aha, on się też ukrył. 20 man. Kurde. Dobra. Atak zaskoczenia. A tak bronią. No musimy mu tą manę zjechać teraz do zera. Nie ma lekko. Załatwił nas tak jak my jego. Zabieramy fioletową całą, żeby mu nie oddać to na pewno, bo... My też pochłoniemy, ale... Ile mamy niebieskiej? Możemy mu zadać... Atak taki i taki. I prawdopodobnie mu zjedziemy manę do zera. Musimy mu... Najchętniej mu ten...
To Mane zjechał, żeby mu zniszczyć właśnie ukrycie. Dobra, i teraz już będziemy mu zadawać obrażenia normalne. My jeszcze mamy ukrycie. Także jeszcze nam to nie zagrażało bardzo. Nie ma nigdzie fioletowego, nie ma nigdzie czaszek. No to zadałem mu obrażenia po prostu tak. Normalny, zwykły sposób. Jeden punkt mu został. No to mam nadzieję, że przejdzie. Przynajmniej jeden. Dziękujemy. Rakshasa zabity został. Stwór z koszmarów, odcinasz jeden z warkoczy Rakshasy. By pokazać go Ges, po powrocie do miasta, mając nadzieję, że będzie mogła bez obaw udać się na spoczynek. Odkryłeś portal. Portal umożliwia szybki, nieograniczony dostęp do obszarów podziemi, w których odkryłeś inne portale. Aby użyć portalu, po prostu podejdź do niego, aktywuj go i wybierz miejsce docelowe. Ja najpierw to bym chciał sobie splądrować to. O, to jeszcze nie koniec. Bo to, aha, bo tak, no tutaj to mamy tyle skarbów, ile uda nam się zebrać. Czyli musimy sobie zebrać jak najwięcej. No, najlepiej by było. Zaczynamy od dołu. Staliśmy jedną złotą, ale na dole, także bez sensu. Tu są czerwone. Dobra. Bardzo ładnie. Trochę lepiej to już wyszło. Tu sobie zamienimy 4. Tu sobie zamienimy. Coś tam wpadło. O, mamy złotą. Będzie hełm. Już tu widzę, że jakiś hełm wpadł. Wpadł jakiś eliksir dziwny. No, tu mamy piąteczkę, bardzo ładnie. Gdzie możemy jeszcze skrzynię zabrać? Możemy ją przestawić tutaj, coś na pewno wpadnie. Dużo złota zgarnęliśmy już, to fakt. Próbujemy jak najwięcej. Tutaj już teraz dużo do wyboru nie mamy. Tędy. No i dobra, tu już nic nie ogarniemy za bardzo. Możemy jeszcze tak zrobić. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy tutaj kielichy przestawić. No i zwycięstwo. 654 złota. Sporo jakichś pierdołek zebraliśmy. Mamy hełm. Chyba nasz pierwszy hełm. I jakieś rupiecie. Jakaś pod... Świetnie. Mniejszy eliksir uzdrowienia. Specjalne zdolność. Punkty życia przywrócone użytkownikowi 6. Spoko. Jako broń jednoręczną można tego używać. Za 5 życie dodaje. No, bardzo ładnie. A hełm? Czy jakaś czapka? Świetny starożytny przedmiot. Hełm skórzany. Premia do pancerza plus 4. Bierzemy wszystko. Zamykamy. Zajrzyjmy sobie do... Bo my tu tarczę używamy ogólnie. Znaczy tej tarczy nie używamy. Także możemy sobie spokojnie wziąć ten eliksir. Prawa lewa, jak jest odwrotnie, to on ma to w prawej, to... Nie no, to była lewa. Plus 4, a my mamy hełm plus 3, czyli możemy sobie go podmienić, wyposaż hełm. A ten najwyżej gdzieś tam sprzedamy, jak się będzie dało. Dobra, troszeczkę się ulepszyliśmy. Zobaczmy, gdzie możemy podróżować tym. Dobra. Portal miejski. Czyli możemy do miasta, ale my stąd nie będziemy się ewakuować. Zejdziemy tylko sobie na dół, bo ja mam tutaj jeszcze do załatwienia parę rzeczy, czyli jeszcze nie odkryliśmy wszystkiego, a jeszcze pochodzimy sobie po tych lochach tutaj. Już będziemy to robili w następnym odcinku, bo jak patrzę na czas, to dużo nam nie zostało już wolnego. Na pewno będziemy musieli, będę chciał te stworki tu pozabijać, żeby sobie skrzynki pootwierać. Dobra, zostaniemy w tym zniszczonym południowym skrzydle baszty i na tym skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!